Cześć, witajcie moi drodzy na kanale ELAU Rękodzieło, witam Was Elżbieta, witam Was za laptopika, bo chciałam tak Was ładnie przywitać pięknym intro, bo dzisiaj zapraszam Was na oglądanie kolejnych stron mojego Jung Journala, który wypełniam dzisiaj strony od 8 do 12. Podzielimy sobie to w takich fragmentach, pokażę Wam wszystko po kolei, czyli gotowe już strony i dam takie malutkie wstaweczki w przyspieszonym tempie, żebyście mogli zobaczyć, jak ten proces tworzenia czasem przebiega, bo nie wszystko, bo jak wiecie, najlepiej mi się pracuje wtedy, kiedy jest absolutna cisza, a ja się skupiam. I powiem Wam, że to wypełnianie stron jest naprawdę fantastyczne. Teraz, kiedy są egzaminy, kiedy się dzieje, to ja się tak wyciszam, to sobie docinam, tam sobie powyrywam i muszę powiedzieć Wam, że jeśli zdam, jeśli zostanę tym terapeutą zajęciowym z arteterapią, no to miałabym fajną wymówkę, że no przecież ja nic takiego nie robię, ja pracuję. Trzymajcie mocno kciuki, a o tym, czy chciałabym być i na czym dla mnie polega zawód terapeuty zajęciowego, będzie na jednej ze stron. Także dziękuję Wam ślicznie, życzę Wam miłego oglądania. Posubskrybujcie trochę, poopowiadajcie swoim znajomym, że jest tu taka jedna Elka wariatka, która potrzebuje trochę łapek w górę, bo smutno i tak trochę, że tu mało osób zagląda. Please, 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 łapeczki w górę, please. Miłego oglądania. Pa, pa! Hej, hej, hej! Zobaczcie, jaki się grubiutki robi. Ja myślę, że te 3 zeszyty, które dałam, będzie za dużo. I wystarczą tylko 2, bo ten jeden już się zrobił po prostu. I zaraz Wam pokażę. Grubiusi, grubiusi. Ok, wyjmijmy go sobie. Na razie... Ups! Znowu mój statyw. Na razie jest tutaj wszystko to, co chcę Wam pokazać. Dzisiaj mamy 3 czerwca. Skończyliśmy. A co tam? Poglądajmy sobie jeszcze raz. Strona numer 1. Strona numer 2 i 3. 4. 5. 6 i 7. I przechodzimy na strony, których jeszcze nie pokazywałam. Strona numer 8. I tak jak już mówiłam w poprzednim filmiku, ta strona też była malowana kawą, ale najpierw zobaczcie, jak wyglądał proces tworzenia, zanim zaczęłam ozdabiać. A teraz zobaczcie, podoklejałam tutaj trochę takich elementów jak zegar, który też jest wydrukowany, i dorobiony ma tutaj jakby motyla jako wskazówki na godzinę prawie że 9, między 9 a 8 a 9. Jakieś tam już skrapki z krojników, które gdzieś tam mi się walały, kartka do napisania, napis, cytat. Też tutaj, jak widzicie, są stare bilety wrocławskie z komunikacji. Jest tutaj trochę też malowane tuszem distress tym brązowym, a potem dorobione trochę takich czarnym mazakiem. O. Takie kreseczki. No i z taśmy czerwonej z dymo jest szukaj, poszukuj. I na poszukuj mamy szpilkę. A to dlatego, że na tym napisie mamy, że co? Że droga do odnalezienia spokoju wewnętrznego to najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla samego siebie. Czyli to jest droga do szczęścia. Więc tak wygląda nasza strona 8 i 9, tak? 8 i 9, więc trochę papierów skrapowych starych, trochę wydruków, trochę pisania, trochę napisów. Aha, i napis tutaj, sentencja: nigdy się nie poddawaj. No dobra, to była 9, to teraz idziemy na stronę 10 i taką klapeczkę, co mieliśmy, ale to zaraz Wam o tym opowiem. Zobaczcie, moi drodzy, mówię, opowiadam i nie zauważyłam, że stało się takie coś. Zamgliłam kamerkę. Czy Wy to widzicie? No mgła, totalna mgła, a tu jest prawie lato. Powiem Wam tak, ponaklejałam, jak widzieliście, te piękne papiery. Powiedzcie mi, też lubicie pracować na podłodze? Ja uwielbiam. Tak się uczę, tak sobie układam kompozycję. Wszystko na moim dywaniku, wszystko na podłodze w pozycji dolnej, kucanej, jak ja to mówię. Dzisiaj sobie popracujemy troszeczkę nad kolejną stroną i wybaczcie, ale dzisiaj towarzyszycie mi w tych przygotowaniach. Teraz możecie sobie zobaczyć, co to za papiery użyłam i będę używać też do tego junk journala, bo stwierdziłam, że mam ich tak dużo, że trzeba je trochę wykorzystać. To teraz sobie zerknijcie na to, jakie papiery. Ok, no więc tak, ponaklejaliśmy te piękne, kolorowe papiery i przyszedł czas na zdjęcia. I jak widzicie, tu jestem ja. pokazywałam Wam już w poprzednim filmiku te moje zdjęcia. Tam jest też w opisie czasówka, jakie o zdjęciach to sobie odnajdźcie, poszperajcie trochę. No i kiedyś przy pomocy wykrojników wycinałam takie domeczki i zostały mi takie kawałki wyciętego i postanowiłam, że w te wycięte domki wstawię siebie na tych zdjęciach, gdzie jestem w lesie, i złapałam, co widać, kotka. No więc stąd też kotki tutaj na stempelkowe, tak? Kotki, które tutaj wysyłają mi serduszka, takie fajne. Jest też całuśna usteczka, no bo to taka całuśna, cała strona. Mamy motylka. No strasznie niestabilny mam ten, dobra, stoi. Jest motyl i teraz pokażę Wam, mam nadzieję, że zobaczycie, ale odwrócę to w tą stronę, żeby Wam przybliżyć jak najbardziej. Zobaczcie. Motyl czułka ma zrobione z... Ten motyl ma czułka ze szpilek dwóch. Więc tu są czułkowy motylek i na folii przezroczystej, samoprzylepnej, zrobiłam takie wydruki 100 kroteczek i na pergaminowej kalce są te moje takie wydruki też na laserówce. Robię swoje naklejki, o tak, na taśmę szeroką poprzyklejałam i teraz muszę sobie wybrać, którą. Myślę, że te malutkie, to mi pozwólcie, że tu z boczku odetnę, a te sobie tutaj odkleimy i nakleimy. I zobaczcie, wcale nie muszę mieć, proszę bardzo, jak pięknie wygląda, wcale nie muszę mieć naklejek kupnych. Możecie robić sami. Więc tak się przedstawia cała strona, która powstała na bazie papieru do pakowania, tak? Takiego szarego. To teraz przechodzimy do strony kolejnej. Proszę bardzo. I ta kolejna strona to jest nic takiego jak po prostu taka klapka z kieszonką, tak? I z tej strony tu zaraz możecie zobaczyć, jak mi się pracowało. Tutaj mamy takie elementy, datownik, naklejki. Na taśmie washi bordowej, takiej brokatowej, jest szpilka przyklejona i ona sobie tu tak dynda, też stokrotka, piękne miniaturki bobinek z mulinami, przepiękne. Tak. I to na tej wszystko, no wiecie, to było przeszyte i po tej stronie ta kieszonka wyglądała właśnie tak, to już było przyszyte. Ja pododawałam teraz tutaj naklejeczki, ten papier, stempel, naklejki i takie naklejeczki urocze. O, i teraz będzie widać, zobaczcie. To po prostu są przepiękne na takie łatki tkaniny, malutkie, na jednej jest nawet takie jakby wisienki, czeresienki i to sobie tutaj tak, i tutaj jest w tą bordową koronkę pasmanteryjną taką jest włożona szpileczka, no i ta książeczka, która ma tu takie białe kartki z papieru ksero, a okładka jest z burdy, starej burdy i to jest ta część z wykrojami, tak, z tymi. No i to jest wszystko. Kolejna strona, kolejne strony są do zrobienia, do pokazania. Dzisiaj i tak zobaczyliście stronę 8, 9, 10, 11 i 12, więc bardzo dużo. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, zaglądacie, chociaż nie ma tutaj dzikich tłumów, a subskrybuje 404 osoby, bo to się tak zmienia, wiecie. Więc subskrybuje mnie 404 osoby, bo to tak spada, idzie do góry, ale Fajnie by było, jakbyście dali chociaż łapkę w górę, bo ostatnio jak poprosiłam o to, to dwie osoby, więc chyba tworzę to i pokazuję tylko dwóm osobom. Ale tym dwóm, trzem, czterem i tak z serca dziękuję. Więc dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, chociaż wiecie, ja to i tak będę robić chyba, bo chciałam zrezygnować, a popatrzcie co się dzieje. Taka już jestem. Pa, pa!